chodzi o potrzeby orkiestry, to na pewno tutaj byśmy potrzebowali osoby, która zainteresowałaby się nami. Regulaminu też, rozumiem, nie ma, w którym by było to jasno powiedziane, że nie, w obrębie powiatu taka kwota w obrębie województwa, kraju, zagranic nie ma. Nie, tutaj czegoś takiego nie wiem, jak to prosiliśmy tutaj osobę, nie tę, która powinna tutaj no, wyjaśnić te sprawy finansowe, bo ja widzę, że to, co tutaj kolega Krzysztof mówi, praktycznie oni o finansach nie wiedzą nic. Obowiązek ludzi, którzy mają za to zapłacone, bo my im za to płacimy, żeby oni kreowali życie kulturalne w naszej gminie i prowadzili ten ośrodek tak, żeby to było dobrze. Krzysztof i orkiestra powinni mieć świadomość tego, ile zarobili, ile ich stać. Bo to chodzi na to, że my tam przekazujemy pieniądze na kulturę, tak? I nie wiadomo, jak są rozliczane te pieniądze, a oni są traktowani, jak są traktowani. Dziś zastanawiam, kiedy tam MCT się wezmą do roboty. Nie mam wszyscy tutaj, proszę mnie odbierać od orkiestry. W MCT, bo wciąż my chodzimy na jakieś kwiatki w tym MCT. I jak się okazuje, to nigdy tego porządku tam nie było. A pan, panie burmistrzu, powinien wyjść o walny stół i jednego dyrektora, drugiego przywołać do porządku. Czemu to jeszcze nie było zrobione? Bo jak rada nie narzuci, że macie coś zrobić, to nikt nie będzie robił. Jak nie robił bałaganu, jest wygodnie, ciepło, nie trzeba pracować. Wiem, ile zarobiliśmy, bo kiedyś byłem, dowiedzieć się, ile zarobiliśmy w danym roku i ile mieliśmy wydatków, to dostałem odpowiedź negatywną, że niepotrzebny. Ale regulamin musi być, panie burmistrzu, i po raz kolejny powtarzam, panie burmistrzu, że jest pan szefem tutaj i nad pan jest nad dyrektorem i nad całymi innymi jednostkami organizacyjnymi, a najwięcej problemów jest właśnie w MCF. Oni wszystko wiedzą, tylko wie pani, co tylko jest dzisiaj. Nie tutaj wiem. Przekłamanie, które robimy tutaj z igły widły, bo nie tak to sprawa wygląda. I panie Krzysztofie, proszę uczciwie powiedzieć, jak to wygląda. O co chodzi, panie? O gratyfikację. Bardzo proszę panią. O gratyfikację, to mają wszystko, co nie mają. Słońcu w tym stole i mają? Bardzo proszę po kolei. Interesuje mnie to, żeby była orkiestra. I cały czas powtarzam, że jeżeli nie uszanujemy tych muzyków, którzy są podlegli krzywowi, i im nie damy gratyfikacji na zasadzie to, co ja wiecznie powtarzam, niech zarabiają, niech sobie wyjeżdżają na wycieczki i tak dalej, to wtedy orkiestra się rozleci.